Dzień dobry, Stela na świecie, Marcin Bytomski. Zgadza się? Tak się zgadza. Dzień dobry. Witam, Jacek. Ile tam masz stopni teraz, jak sobie siedzisz tak przed domkiem? A może być, nie wiem, z 20 parę? A, spoko. U nas jest na minusie 20 parę, więc jesteśmy 40 stopni różnice i kilometrów też dużo. Łączymy się z Australią, łączymy się z Sydney, tak? Tak jest, Jak to dokładnie. się stało, że ty zamieniłeś trochę Cisownicę na Sydney? A poznałem dziewczynę w Polsce, w A, Ustroniu, okej. i nie marzyłem o Australii nigdy, nie? Z palcem na mapie może. No i przylecieliśmy tutaj, nie? A Ona od mnie tu razu wprowadziła. byliście tu, czy jeszcze byliście gdzieś wcześniej w jakimś kraju? Nie, zanim przylecieliśmy do Australii, mieszkaliśmy w Londynie przez 6 miesięcy. No i no Londyn, no, ciekawe miasto, ale nie dla mnie. Nie lubiłem Londynu, szaro, ta pogoda, no w porównaniu do Australii, to wiesz, to jest No tak. niebo, a ziemia, nie? No zgadza No i się. przylecieliśmy tutaj. I jesteś 8 już w września sumie. No. 2012 roku, sorry. A okej, okay, 2012 roku. No, czyli jesteś w sumie, teraz będzie 9. rok, tak? Dobrze liczę? Tak jest, tak jest. Tak, no to nieźle. Powiedz mi, co cię No. zaskoczyło w Australii, jak się pojawiłeś, jak trochę zacząłeś mieszkać, zacząłeś pracować? Co tam było takim zaskoczeniem dla ciebie, pozytywnym albo negatywnym? Największym zaskoczeniem, no i takim śmiesznym zaskoczeniem, że nawet słońce może cię tu zabić, nie? Wszyscy panikują o pająkach, tam węża i tak dalej, ale nawet słoneczko cię może zabić, nie? Musisz używać kremu, jak tylko wychodzisz gdzieś, nie? Nawet jak jest zachmurzone niebo, i tak cię spali, co jest ciekawe, nie? No tego nad Wisłą na pewno u nas nie ma, bo człowiek się Dokładnie. opala, czy pracuje i jest bez koszulki i w sumie nic się takiego Tak jest. wielkiego nie dzieje, nie? Tak jest, A dokładnie. powiedz mi, czy było coś trudnego takiego, co miałeś z tym problem jakoś, z taką adaptacją, z przystosowaniem No się? na początku wiadomo, bo jestem tutaj sam, przyleciałem tutaj sam, to rodzina, nie, że jest tak daleko. Rodzina, przyjaciele, dom praktycznie. I to było trudne na początku. Może bariera językowa trochę, że jak mały zasób słów w angielskim, powiedzmy, nie pozwalało mi wypowiedzieć się w sposób, w jaki bym chciał, nie? Wytłumaczyć dokładnie to, co mam w głowie. No ale z czasem to przeszło, to może te dwie rzeczy by były najtrudniejsze, ale tak, bo ludzie są bardzo przyjaźni, pomocni, także zrekompensowało to wszystko, nie? Aha. A powiedz mi, w pracy masz jakieś takie przyjazne środowisko, czy różnie to bywa? Absolutnie. Absolutnie. Znaczy, w pracy. Praca może być stresująca, bo ja jestem serwisant, naprawiam, co wszystko było zepsute w fabryce, to ja naprawiam okna i drzwi aluminiowe. To może być stresujące, ale ludzie, z którymi pracuję, są naprawdę do rany przyłóż z różnych zakątków świata, z Fidżi, z wyspy Niue. Mam przyjaciela, którego poznałem w pracy, jest dla mnie jak brat teraz. Jestem chrzestnym do jego córki nawet. Pojechaliśmy do jego wyspy Niue, malutka wyspa na środku Pacyfiku. Ludzie do rany przyłóż. No także w robocie, nie, w pracy jest fajnie. Nie mogę narzekać. Powiedziałeś, że on jest tak trochę ten przyjaciel jak brat, ale masz też Tak. brata, masz też rodzinę w Cisownicy. Powiedz mi, Tak. czy brat cię jakoś odwiedza, albo ty odwiedzasz rodzinę? No, z reguły starałem się przylecieć do Polski każdego roku, nie? Pierwszy raz w Polsce byłem po 3 latach, kiedy przyjechałem, ale później praktycznie co roku. No teraz przez COVID. Nie wiem, kiedy przylecę. Siedzę już tu parę lat. Z tego, co się dowiedziałem, że loty międzynarodowe nie będą otwarte w tym roku. Także może się coś zmieni na koniec, ale bardzo wątpliwe. No a poza tym, żeby lecieć, muszę się zaszczepić, nie? Szczepionki są, ale oczywiście tam jest kolejka pierwszej osoby na pierwszym froncie, lekarzy, wiesz, o co chodzi. Także zanim ja się zaszczepię, trochę to potrwa, nie?
Okej, okay. Ale czasami jak były dobre czasy przedcovidowe, to wyjeżdżałeś, nie? Gdzieś tam tak. Udawało wyjeżdżałem. Ci się coś wyjechać gdzieś. Praktycznie tak mówię, co roku śmiało mogę przylecieć na święta, bo ja mam w pracy, z reguły wolne, mam kilka tygodni na święta, nie? Nowy rok. A zapraszasz brata do Australii? Do siebie? To, czy tak, nie? Zaprosiłem, tak, brat był u mnie. W którym roku to było, już teraz nie pamiętam, na początku w sumie to było, może był to 2013. Mhm. Na jego urodziny zaprosiłem go do, wziąłem go do Azji, na wycieczkę do Azji na 2 miesiące. O proszę. Mhm. To była bardzo fajna podróż. Tajlandia, Kambodża, Laos. I później przyjechał tutaj do mnie, do Australii na 5 miesięcy. W sumie. Pierwszy aplikował na turystyczną wizę na 3 miesiące, a później przedłużył sobie ją na następne 3, ale wysiedział tylko 2 i później mówi, dobra, czas się zbierać. Okej, okay. A powiedz mi, jeżeli chodzi na przykład o służbę zdrowia, to tak. Korzystałeś w Australii z tego czegoś, czy nie miałeś? Tak, tak, oczywiście. Tak? I jak oceniasz tak pod względem właśnie służby zdrowia, takiego, nie wiem, spraw w urzędach, jak oceniasz Australię? Jak bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ocena jest pozytywna. Jest darmowa służba zdrowia. Miałem wypadek. Wpadłem w tam jakąś dziurę, nieważne. Złamałem sobie rzepkę, złamałem rękę. Znajomi mnie wzięli do szpitala. Tam mnie przebadali, wszystkie testy. Dali mi wszystkie. Nie miałem gipsu, miałem taką specjalną, taki specjalny but. Z taką specjalną opaskę na rękę i wszystko za darmo. Dostałem to i mam to teraz do dzisiaj, nie? Leży mi to gdzieś tam w szafie. Okej, okay. To zaraz sobie ubierzesz. Tak, zaraz dobra. Okej, okay. A dużo formalności było, kiedy starałeś się o pracę i kiedy musiałeś się przenieść z Polski, to znaczy zadecydowałeś, że będziesz się przenosił. Dużo cię to kosztowało, czy jak to wyglądało? No... Tak, no papierkowa robota, że no to jest problem, żeby dostać wizę. Jak ja tu przyleciałem, to Polska była krajem na liście krajów jakby takich niebezpiecznych, czy także nie mogła aplikować po wszystkie rodzaje wizy, na przykład jak for working holiday, nie mogli aplikować, potem nie mogliśmy. Ja aplikowałem po wizę partnerską, no... Papierkowe roboty, dużo papierkowe roboty. Ja sobie wziąłem, zrobiłem to przez firmę prawniczą, bo wiadomo, wiązało się z większym kosztem, ale wiedziałem, że oni dokładnie wiedzą, jakie papiery trzeba, pomogli mi dokumentować wszystko, co potrzebowałem. Aplikowanie po tą wizę wtedy, tam w 2012 roku, kosztowało mnie to 3600. A z dnia dzisiejszego ta sama wiza kosztuje 10 tysięcy dolarów, czyli jest różnica. No tak, to jest ogromna różnica. Okej, okay. No. Jak wspominasz nasz region, Cieszyn i Cisownice, Ustroń, Wisłę? No wspaniale, nie? Przeprowadziłem się, bo ja się urodziłem w Gliwicach, mieszkałem w Sośnicy. Ale twoja mama jest z Koniakowa, tak? Tak, tak. Moja mama pochodzi z Koniakowa, mieszkała, cała rodzina mieszkała, oni się przeniosli do Lesznej Górnej. Sobie wspominam wszystkie wakacje praktycznie spędzaliśmy w górach, nie? Czy tam zimowe wakacje, czy letnie. Zawsze byliśmy w Lesznej Górnej. Później rodzina się tam gdzieś przeniosła do Cizownicy, do Goleszowa, do Puńcowa. Także tak, przeprowadziliśmy się do Cisownicy, jak miałem 14 lat. W połowie mojej 8 klasy, w sumie, tak to było. I zacząłeś grać w piłkę wtedy? Znaczy, nie, zacząłem. W piłkę zawsze grałem. Całe życie. Bo szkoła podstawowa, po szkole tornister do kąta, buty i na podwórko z papami. Kopać piłkę, nie? Całe życie grałem w piłkę. Przeprowadziłem się do Cizownicy. No, poznałem chłopaków, którzy grali dla Olimpii Goleszów, nie? To się zapisałem do tego klubu i grałem z chłopakami tam. To pozdrawiasz wszystkich, którzy jeszcze z tego gdzieś tam rejonu i regionu się gdzieś może będą cię słuchać. A powiedz mi, a muzyka? Bo też... Muzyka, no właśnie. Tak. Mhm.
Tworzyłem muzykę z chłopakami też z mojej wsi, z Ustronia, Silencian Sound System. Na pewno każdy ustronianin, czy tam ze Śląska Cieszyńskiego dokładnie wie, o kim mówię. Tak, nie trzeba ich tam nawet wymieniać. Właśnie. Pozdrawiamy wszystkich chłopaków, trzech dokładnie. No i miejmy nadzieję, że zawitasz do nas i będziesz jeszcze, no, właśnie, że będą dokładnie. Te czasy trochę wrócą do normalności. No, Marcin, no wypoczywaj w takim razie w ten niedzielny poranek, bo u mnie jest, no u ciebie jest poranek. No ja mam nadzieję, że za chwilę pory roku się odwrócą i wy takiej zimy chyba tam nie macie jak my, nie? To znaczy, jakie no, u was są zimy? Zima w Sydney, powiedzmy temperatura może spaść do powiedzmy 7-8 stopni, ale odczuwalna temperatura będzie około 4 stopni mniej przez wilgotność powietrza, nie? No tak. Jest. Także zima jest zimno, ja ci to mogę powiedzieć. Każdy nikt nie chce wierzyć, nie? Ale zimno, piździ, nie? Cholera. U nas też jest zimno, musisz mi uwierzyć. Wierzę na słowo, wierzę na słowo. Ja trochę tego ciepła, w takim razie przesyłasz nam trochę tego ciepła, tego słońca. Absolutnie. Prosto z Sydney. Życzymy ci dobrego tygodnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i do kontaktu w Australii. Jak będziemy z OX-em, to damy ci znać. Dobrze. Dzięki wielkie. Marcin Bytomski był naszym gościem. Super. Dziękuję, pozdrawiam.